Jak często ma się okazję zobaczyć film w dniu jego światowej premiery na festiwalu w Cannes? Rzadko, ale tym razem się udało, ponieważ tak wyszło, że są pokazy przedpremierowe w Polsce. Niestety w Cannes nie jesteśmy. Właśnie powiedziałaś tak, jakbyśmy byli w Cannes. No wiem, może kiedyś będziemy. Przed śmiercią. Póki co byliśmy w Łodzi na pokazie przedpremierowym. Łódź to prawie jak Cannes. No oczywiście, że tak. Będziemy dzisiaj recenzować dwu i godzinny musical pod tytułem Anet. Anet to jakoś rzekło musicalowa opowieść o miłości. Stand-upowego komika i operowej śpiewaczki. Jest to trochę straszna, trochę śmieszna opowieść. Mamy tu i Nędzników, i Lala La i Star is Born, i. Star is Dead. Nie, tego nie ma, bo takiego filmu nie ma. Znaczy, tu jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych odniesień popkulturowych. Szczególnie przez pierwsze 40 minut. Nie, dlaczego przez pierwsze 40 minut? Po prostu później już przestałeś zwracać uwagę, bo już Cię przestało interesować. Nie, później na przykład zwróciłem uwagę na e, inspirację Bulwarem Zachodzącego Słońca, ale tam jest ogólnie masę różnych odniesień do tych filmów o Hollywood, bo znów to jest taki film o blasku chwały i o cieniach chwały. Tak, ale z tego, co mi wiadomo, Lios Karax słynie z takich intertekstualnych nawiązań i uwielbia nawiązywać do innych tworów kultury. No i tutaj dużo tego mamy. My co prawda twórczości Lios Caraxa nie znamy, ponieważ nas nie interesuje generalnie kino francuskie. We, nie mów tak. W nie, nie, to nie jest kino prawda. Kino powstało we Francji w 1895 roku. Nie, tylko sobie żartuję. No, ale połowicznie. Nie, połowicznie. W każdym żarcie jest ziarno prawdy. Nie Prawda, kino francuskie jest dla mnie trudnym przeżyciem. Współczesne, bo jeszcze ta nowa fala francuska jest ja A ja nie. <laughs> tak, ty nie, nie lubię radę. nowej fali. Boże, przyznałem się do jednej z najgorszych rzeczy, jakich można się przyznać. No, dziedzictwo nowej fali jest ważne pod tym względem, że między innymi wykształciło koncepcję kina autorskiego i za to nowej fali dziękuję, ale samej nowej fali nie bardzo. A Godarda? To już o Jezus. Dobrze, wróćmy do Anet. I do Karaksa. W każdym razie, jak się rzekło, Karaksa nie znamy, aczkolwiek wiemy, że jest to artysta, który zapada w pamięć, który zrobił w swoim życiu bardzo mało filmów, ale każdy jest wyjątkowy, jest takim szaleństwem artystycznym. Ostatni swój film nakręcił 9 lat temu, już mu stuknęło. Ale trzeba powiedzieć, że Anet to jest współpraca dwóch wybitnych orbit artystycznych. Tak to nazwijmy, ponieważ po drugiej stronie mamy duet muzyczny, zespół Sparks, który jest stworzony przez dwóch braci, którzy zaczęli nagrywać swoje kawałki art pop w latach 70. i nagrywają do dzisiaj. I miesiąc temu wyszedł dokument, o nich z podręki Edgara Wrighta i na pewno jest doskonały, chociaż nie widzieliśmy. I ja jeszcze. Nie, nie byłbym taki pewien, nie każdy film Rajta jest doskonały. Przypominam Baby Driver, który nam się tak średnio podobało. Średnio podobał, ale bez przesady, że bez był nieudany, bo to nadal było dobre kino. Niemniej może Was to zaskoczy, ale zespołu Sparks też nie znamy. Może wy znacie. I twórczość ich, ale ponoć też są kultowi, i wielu mówi, że od nich nowoczesny pop y, się wywodzi. No i że w ogóle y, bardzo wielu artystów mm -hmm. czerpało od nich. Tak. No. No, tak no, to że... w ogóle o czym my rozmawiamy skoro Karaksa <laughs> nie znamy, Sparks nie znamy. Patrzymy na całą twórczość świeżym o, o. o. nie, no dokładnie, ponieważ każdy film powinien bronić się sam Bez jako kontekstu. niezależne dzieło. No ale ciężko o tym powiedzieć, że film powinien bronić się jako niezależne dzieło, kiedy mamy do czynienia z postmodernistą, mm -hmm. który miesza ze sobą wszystko i wszystkich jest to dzieło szalenie intertekstualne, więc ono ale... się nie, intertekstualizm sam się nie broni. Ale no właśnie chciałam powiedzieć że szczerze mówiąc, to ja nienawidzę tego typu kina, które za swoją wartość stawia to, że o! Znam to, to było z czegoś, to już było. O! Cytat z tego. O ja wiem, wiem, że to był cytat z tego, bo to jest takie wiesz... intelektualne brandylowanie się. No, yes. Znam, wiem i się cieszę, że znam i wiem. Ale są tacy, którzy twierdzą, że po prostu jesteśmy intertekstualni, czy tego chcemy, czy nie. Też chodziłam na te same zajęcia. Bakhtin chyba mówił. Możliwe. Ale jakby co z tego, nadal każda historia musi być tak naprawdę czymś świeżym, czyli czymś co nas poruszy emocjonalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo intelektualnie, ale nadal to musi być coś osobnego, przynajmniej w jakiejś formie. W każdym razie ten musical 2,5 godzinny. Jak już może jak już może mówiliśmy, że trwa pół godziny. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczy często mówimy o tym czasie trwania filmów, ale gdyby to był film na 2,20, to pewnie by się oglądało go wspaniale, a to nie jest film na 2,20. Dlatego podkreślamy to ponieważ jest to ważne w tej recenzji że jednak czuć ten czas który płynie podczas tego filmu i tak mniej więcej no to, właśnie nie płynie. i tak mniej więcej w połowie zaczynamy tracić cierpliwość bo w sensie pierwsza część tego filmu jest bardzo dobra jest właśnie pierwsza jedna trzecia mam wrażenie że gdzieś to tak znaczy może czasowo jedna trzecia chociaż wątpię nie wiem może no wydaje, ale jednak... wyraźnie ten film się dzieli na takie dwie połowy które dzieli scenę nierówny która dzieli scena na statku podczas sztormu i od tego momentu dla mnie ten film siada i jak później zrozumiałam dla Ciebie też. Tak. Ale zacznijmy może od tego początku, ponieważ na początku ten musical jest faktycznie tym, co nam obiecywano. Znaczy nie um. wiem kto nam obiecywał, bo my w sumie nie znamy Caraxa ani Sparks, także... Ale wiedzieliśmy, że, że to ma być jakieś takie fantazyjne, artystyczne szaleństwo, i faktycznie jest. Ja wiedziałem, że nam w sumie obiecywano, bo, bo ponieważ nie wiedziałem Holly Motors, a to jest kolejna mm -hmm. bardzo zła rzecz, do której się przyznaję w tej recenzji, bo to był film ogromnie szeroko dyskutowany w no, tym ale... 2012 roku. Ja już się przyznałem, że No ale jest tak, ale. Akcentrum. A może ktoś pomyśli, a nie zna <laughs> wcześniejszej twórczości, ale przecież Holly Motors na pewno widział, nie widział. Holly Motors, no ale to też był taki film, który się odznaczał tym postmodernizmem, tym artystycznym szaleństwem, surrealizmem, etc., i dyskusja była szeroka, i ten film podzielił publiczność na jedno wielkie pół i wydaje mi się, że Zanet może być bardzo podobnie. Tak, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta forma musicalu sprawia, że ten film będzie bardziej dostępny dla szerszej publiczności. Plus znane nazwiska, no bo gra tutaj Adam Driver i Marion Cotillard, co już od razu zachęca każdego, żeby pójść do kina. No i faktycznie, to nie jest seans, na który większość widzów jest gotowa. Ponieważ na początku mamy bardzo przyjemny otwierający numer, jedna z najlepszych piosenek zresztą tego Filmu, który wspaniale nas wprowadza w atmosferę, w to, co ma się wydarzyć, taki metatekstualny komentarz. Na początku mamy wręcz taki apostroficzny zwrot do odbiorcy, żeby e, był łaskawy dla dzieła, wyrozumiały dla twórców, i oto zaczynamy spektakl, więc no, na początku rozwijana jest ta myśl, że widz ma być świadomy tego, że to jest e, tylko fantazja, tylko sztuka. Tak, i nie, właśnie ten otwierający kawałek mi się szalenie podobał, mm. i mówię, Boże, to będzie tak. to, to będzie po prostu kino nad kina. Pomyślałem sobie, że zostaniemy wrzuceni w takie pomiędzy. Mm -hmm. Zapytanie, czy to. Sztuka jest życiem, czy życie jest sztuką i czy to, co będziemy widzieć na ekranie mamy traktować poważnie, czy wręcz przeciwnie i przez długi czas właśnie tak funkcjonujemy pomiędzy tym, co zabawne, komediowe, tak. groteskowe, pastiszowe, a poważne. Stąd też nasi bohaterowie są z tych dwóch różnych światów. Adam Driver jest stand-upowym komikiem, a Marion Cotillard jest y, y, operową śpiewaczką, więc... Idealnie to się ze sobą zgrywa. No tak, mamy sztukę niską i wysoką, ale powiedzenie, że ten film balansuje między śmiesznym a tragicznym, to jest mało powiedziane. Tak naprawdę każda scena jest tak wygrana, żeby jednocześnie można ją było odczytać za po prostu zabawną, jakąś taką pastiszową, a z drugiej strony no jest na poważnie. I aktorzy naprawdę przeżywają jakieś swoje tragedie i osobiste rozterki. I faktycznie ten przedziwny balans na początku jak najbardziej działa, poza tym mamy na początku dużo takich linczowskich nawiązań, zwłaszcza to takie przenikanie montażowe. No to bardzo się kojarzyło z taką onirycznością wypracowaną przez lincha. Zresztą później mamy dalsze nawiązania, kiedy się pojawia trzeci bohater tego filmu, czyli Anette. Która tutaj jest Pinokiem. No, jest właśnie pin, trochę pinokiem, a trochę jest przerażającą postacią, niczym dziecko z głowy do wycierania. Tak, albo laleczką czaki, no w ogóle. Anabel, jest... właśnie, mnie się skojarzyło. Ten, od początku tak. ten tytuł jakoś mi się kojarzył za Anabel Mówię, a jakiś ten tytuł, taki właśnie y, imię podobne na A. Horror, będzie to horror, i zupełnie trochę, niespodziewanie okazało się, że, że to jest. dziecko, które ostatecznie nie jest dzieckiem, tylko właśnie laleczką, kukiełką. Y, kukiełką. No to takie jest trochę przerażające. No, to jest Anetka, marionetka. Nie wiemy, czy się śmiać, czy się mamy tego dziecka bać. Dokładnie. Czy to jest na poważnie, czy sobie jaja z nas robią, co, jak widz ma się zachować, tego nie wiemy i. To jest dobre w tym filmie, że, że faktycznie ten film wyprowadza nas z tej strefy komfortu mhm. i przez długi czas no, nie wiemy, jak mamy reagować, co myśleć o tym dziele, no ale to jest wartością tego. No, tu jest idealnie do pewnego momentu gra z y, grecką zasadą dekorum dramatyczną, czyli dopasowania y, stylu do tematu. Tutaj tak naprawdę właśnie ciągle nie wiemy, jak jest to dekorum, czy, czy, czy jednak się w nie wpasowujemy, czy jest wręcz przeciwnie. I ta zabawa z widzem y, no, była super, była bardzo fajna i liczyłem na to, że taki ten musical będzie od początku do końca. Tak, jest jeden bardzo y, kluczowy moment dla tego filmu, który w pewnym sensie już był tym przebiśniegiem zapowiedzi, że, że może się nie udać. Czyli scena y, z mitu, ponieważ ten film ma trochę y, taką ambicję, żeby opowiedzieć o Hollywood, o show biznesie w całej jego okazałości. Czyli mamy romans celebrycki, mamy plotki, skandale, y, mamy dziecko celebrytów, później mamy y, to takie wykorzystanie. Mamy później dzieci... dziecko celebryte. Tak, dziecko celebrytę, dokładnie. No i pomiędzy tym wszystkim mamy wątek mitu i on mnie bardzo zaskoczył. W ogóle się tego nie spodziewałam, że idziemy tą drogą i uznałam to za genialny pomysł, ponieważ z zaskoczenia rozbijał nam tą narrację, która się działa. Już nie mamy opowieści o pięknej miłości dwóch celebrytów, tylko nagle wkradają się oskarżenia w stosunku do jednego z bohaterów. No i co teraz z tą ich idyllą? Para ma już razem dziecko. Jak to się potoczy? Co się będzie działo z stacją Marianko Cotillard, No to był bardzo ciekawy aspekt, że właśnie no, nagle mamy ten konflikt zewnętrzny, ale z drugiej strony był to genialny pomysł, żeby po prostu wprowadzić komentarz a propos tego, co się całkiem niedawno zadziało w tym Hollywood, a co ostatecznie jeszcze nie jest omówione. I tak no, Hollywood trochę tak się za bary z tym bierze, i, i, i póki co jeszcze w sposób dosłowny, no niekoniecznie o tym opowiada. Opowiadała o tym oczywiście asystentka, która została kompletnie niepominięta w nominacjach wszelakich nagród w zeszłym roku Widzimy. No i jak się pojawił ten wątek mitu, to sobie myślę, Boże ty, to po prostu, no ten musical co chwila mnie zaskakuje i idzie w coraz ciekawsze rejony no ale się okazuje, że to było takie red herring tak naprawdę jakby, no, mamy dosłownie minutkę wtrącenia o tym, a później już o tym zapominamy Jedna z najlepszych piosenek, dla mnie przynajmniej, dlatego, że to jest piosenka inspirowana twórczością operową Filipa Glasa. Tak. Fantastyczna piosenka. Zresztą... No ale zmarnowany potencjał. Ta piosenka była ciekawa, ale zastanawiałem się, co z nią zrobią. Teoretycznie nie zrobili z tym tematem nic, ale nie wiedziałem, czy ten numer, jak w sumie cały film do tego momentu, czy jest na poważnie, mhm. czy nie. Mhm. Czy na poważnie dotyka temat mitu, czy trochę wyśmiewa, że mi tu jest przesadą? Mhm. No i nie wiem, czy częściowo, częściowo, nie w pełni, ta druga opcja nie jest prawdziwa. Dlatego, że bohater Adama Drivera jest niby zły, ale próbuje się go psychologizować, z drugiej strony próbuje się go psychologizować bardzo marnie. No i nie odnosimy się później do tych oskarżeń, które nie wiem były czy nie były czy to był sen Marion Cotillard bo to też jest takie nieoczywiste no a ten bohater prosi jednak jakoś tam o współczucie widza ten film trochę lekko może nie tak bardzo ale jednak jest autobiograficzny w stosunku do historii życiowej Leo Karaksa, i zastanawiam się czy nie ma tu swego rodzaju relatywizowania Postaw w show biznesie, że no każdemu mogą się przytrafić te oskarżenia, bo akurat będzie miał pecha. A... Nie, w ogóle tak nie odebrał. Nie, tej scenie, je, je... Bo dla mnie po prostu ta scena no, zapowiadała, że to będzie ten główny konflikt. Tego filmu, ale ostatecznie posłużyła jako narzędzie, żeby nam pokazać, że główny bohater ma problem z przemocą, z jakimiś konfliktowymi zachowaniami. No i nasza bohaterka Marion Cotillard powinna się jednak obawiać go bardziej. I, I tym bardziej ta scena zapowiada tragedię, która się zaraz wydarzy. No tak, ale jest to yy, nadal. Dosyć przedmiotowe posłużenie no się tak, tak. niesamowicie ważnym tematem yy, kultury show biznesu ostatnich lat, żeby nie powiedzieć, no takim decydującym dla popkultury i show biznesu. No Ja w ogóle miałam takie poczucie, że z postaci Adama Drivera próbuje się zrobić taką postać szekspirowską, taką silnie skonfliktowaną. Tak. To jest nasz Hamlet, to jest nasz Otello, to jest nasz Macbeth, który popełnia zbrodnie, toczą nim wewnętrzne demony, ma głęboki problem ze sobą, nienawidzi siebie. No można powiedzieć, że to jest taka klasyczna rola Adama Driver'a, hmm. ponieważ z takich trochę zasłynął, ponieważ i w historii małżeńskiej, i nawet postać Kai Lorena, no to właśnie to jest ten taki skonfliktowany ze sobą mężczyzna, no, który Kyle Lorena ma dwie jest dużą mrugnięć, kiedy jedzie na motorze w tej masce, jest cały na czarno, wyraźnie. <gry> no być może tak. Więc bez wątpienia Adam Driver ma doświadczenie w takich rolach i z pewnością doskonale by sobie pozradził z taką postacią szekspirowską wewnętrznie. Silnie skonfliktowaną. Ale ten film prowadzi go strasznie płasko. Ta psychologia jest bardzo powierzchowna i przyznam szczerze, że dawno mi się tak źle Adama Dravera nie oglądało jak w tym filmie, ponieważ no dla mnie tam za bardzo nie było drugiego dna. Po prostu był w, wściekłym mężczyzną, złym na siebie, ale no nie było tam żadnego takiego maandrowania między niuansami uczuć, jak no chociażby w historii małżeńskiej. Tam tam nie było tego takiego no, odkrycia. Porównuję. Tak, nie było tam tego odkrycia emocjonalnego. No, wiemy, że Adam Driver to postrafi, tylko po prostu reżyser no, nie zdecydował nie się, tak, nie zdecydował się go poprowadzić w te rejony. No i, i trochę mi smutno, bo, bo to jest nasza główna postać. Może tytuł jest Anet, może Marion Cotillard jest wielką gwiazdą i ten duet wydaje się wyśniony i byśmy chcieli go oglądać przez te 2,5 godziny, ale nic bardziej mylnego. To jest show Adama Driver który jest wściekłym komikiem, którego toczą wewnętrzne demony. No i oglądamy jego szamotanie się przez dwie i pół godziny. Dlaczego ten film nie nazywa się Henry McHenry? Prawda? A niestety mamy do czynienia z musicalem a Lloyd Webber. O, to, 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 to. Czyli z takim, gdzie aktorzy... Śpiewają dużo i. za dużo. Za dużo, w sensie, że znaczy, nawet no... swoje kwestie takie dialogowe mhm. pół melorecytują. Bo ten film, co często w recenzjach się pojawia, ma być rock -operą. Ja mam wrażenie, że ta rock -opera też w pewnym momencie siada, mhm. rock tego filmu, ale rock -opera ma to do siebie, że jest y, jednak trochę operą. A w operze mamy poza ariami recytatywy. Czyli to takie podśpiewywanie, zawsze mnie to strasznie <laughs> bawiło w operze i tu też mnie bawi i wszędzie w tych muzykalach mnie bawi. Nie znosisz tego, ja to całkiem lubię, w sensie ja bardzo lubię w i mi to nie przeszkadza. I Evita, czy nawet Jesus Christ, Superstar, to są jedne z moich ulubionych. Ja nie znoszę Lloyda Webera. Ja wiem. O Jezus Maria, jak ja nie znoszę Lloyda Webera. Bo jak, znaczy w ogóle w to w operze jest jednak, no, opera sama w sobie jest tak poważna, że aż śmieszna. Mhm. Nie zawsze, ale jednak ma coś takiego. No bo jak to jest, no, podchodzę do ciebie, i mówię. Podaj mi cukier. Cukru mi podaj trochę. Dobrze, jak jest to zrobione, to to działa. Moim mm. zdaniem w Jak dla mnie nie za bardzo. filmowej, Ewice jak najbardziej to zagrały, to jest chyba mój ulubiony musical w ogóle. No i Adam Driver tak sobie podśpiewywuje i jak robił to pod koniec filmu, to już mówię, oj, Tak, to, to się prawda. Jak w kotach zaczęło dziać. Ale bo tu jest jeszcze jeden problem, bo nie to że to jest musical w stylu e, e, Lloyda Webera, tylko to jest musical w stylu Lloyda Webera połączonego z Tomem Hopperem, ponieważ Karaksowi zamarzyło się to, co Hopper robi i w nędznikach, i potem w kotach, czyli śpiewanie na żywo. Podczas zdjęć. Nie to, że przed y, nagraniem zdjęć wszyscy w studiu y, śpiewają pięknie w skupieniu, y, starają się zaśpiewać jak najlepiej, najczystszym głosem. Nie, śpiewamy tutaj na żywca, w różnych dziwnych pozycjach, męcząc się. Ej, ale to Karaks nas okłamał, bo zaczyna się cały film w studiu nagraniowym. No, widzisz. O Boże, jaki... Kropny Tam człowiek. tylko może muzykę nagrywali, nie wiem jak właśnie było nie no, z Nie muzyka na pewno nie była na planie. O właśnie, Bo ja hopper, muzyka też na planie. Naprawdę? Mm -hmm, Aż tak? Mm -hmm. No dobra, to już trochę szaleństwo. No, gdyby mu się udało, to byśmy go wszyscy wielbili. Ale ja nie wiem, czy Karaks też nie musiał, ponieważ no, aktorzy no tak, śpiewają na żywo. Tak, do musieli grać. I dlatego u Hoppera były takie męki podczas y, tworzenia tych filmów, ponieważ no, muzycy musieli się dostosować do śpiewania aktorów, a aktorzy mogli tam śpiewać jak chcieli. Także po prostu tam akompaniament musiał nadrabiać, po prostu co no chwila tak zmieniać się. Myślę, tempo. jeżeli naprawdę no. u Karaksa y, na przykład y, ci muzycy byli na planie, no. to ja w ogóle miałem takie też. Skojarzenie na samym początku. Oj, może to będzie taki jak, film jak Birdman, trochę. Oj, może pójdziemy w tą, w taką stronę, że właśnie też będziemy zaglądać w kulisy, że będziemy przypominać, że to wszystko, no, jest i prawda, i nieprawda, mhm. że gdzieś tak jak w Birdmanie był ten perkusista, tak tutaj mogliby pokazać nam y, m, tych, którzy grają na instrumentach. Byłoby bardzo fajnie. Tak, no, ale właśnie o to chodzi, że przez to, iż, y, no, mamy do czynienia z aktorami, którzy nie są profesjonalnymi. Śpiewakami. Gotiliar wiele nie brakuje akurat. Owszem, no ale Adam Driver też coś już tam śpiewał, no ale nie to, że jest profesjonalistą. I jak do tego dodamy to, że musieli tam śpiewać na żywca w różnych męczących pozycjach podczas uprawiania seksu i chodzenia i szamotania się na scenie. No no to, to uprawianie wiadomo, seksu to jest świetna, świetny pomysł. Tak. Też z pierwszych tych 40 minut. No i wtedy wiadomo, że ten głos będzie brzmiał gorzej, bardziej autentycznie, ale gorzej. No i jak ten gorszy głos słuchasz przez te 2,5 godziny, to jest ci gorzej. Ale, ja znów, gdyby ten film utrzymał tą konwencję z tych pierwszych 40 hmm. minut i nie poszedł później w znacznie poważniejszą stronę, gdzie nagle okazało się, że mamy do czynienia, no, no niemalże z melodramatem pełną gem był czasem łamanym przez tą mhm. poprzednią konwencję, to być może by to tak nie przeszkadzało, a nagle, no, właśnie wchodzą takie recytatywy, no, na poważnie, niemalże jak z prawdziwej opery, no i już zęby zaczynają szczękać. I razem z tym też tracę wiarę w to, że Karaks tak do końca wiedział, co chce zrobić, ponieważ no, ta opera wyraźnie też. Ma to zabarwienie zbyt poważnego kiczu na początku, mhm. a później nagle okazuje się, że już tego kiczu nie ma? Znaczy jest, Ale jest nie ma. wyraźnie. Nie wiem, czy jest, czy, czy naprawdę w, tej, no w tych no, końcowych to, partiach mamy do czynienia śpiewa. z kiczem. No dobrze, tak. W ogóle w tej drugiej części filmu historia dziecka czyli tego małego celebryty jest najciekawsza mhm. i jest znowu taka, że no poważna i śmieszna jednocześnie, więc to, to jest to dobre, bo od czasu do czasu zdarzają się te fajne rzeczy nadal, gdzie karaks przypomina sobie, hej, to miało być takie szalone, ale jest też bardzo wiele momentów, kiedy to już nie działa, kiedy mhm. jest zbyt poważnie, kiedy jest zbyt melodramatycznie, kiedy wchodzi duch ojca pod postacią Marią Cotillard, gdzie nie kupuje tego. I jeszcze no na koniec to już mamy w ogóle taką łzawą scenkę i to jak najbardziej na poważnie, gdzie wręcz chce się jakoś tak grać na uczuciach widza, żeby uronił łezkę. No nie wiem, nie, nie pojmuję tego i nie wiem czy po prostu to jest jakaś taka e, makiaweliczna myśl Karaksa, że tak miało być, że ja udaję, że robię na poważnie. Zobaczcie, złapaliście się, e, uroniliście łzę, ale też jakieby to nie było, czy na poważnie, nie na poważnie, to ja po prostu na pewnym etapie tego seansu byłem zmęczony, już mało zaangażowany w to, co no chyba jednak jest też winą reżysera, a nie moim złym samopoczuciem na przykład, ponieważ no jeżeli robimy w pewnym momencie, stawiamy jednak na melodramatyczność, nawet łamaną przez tą komediowość, czy groteskowość, to trzeba się zastanowić nad bohaterami, bardziej, a to mhm. są to jest sztampowa historia. Sztampowo napisani bohaterowie. Tak, ta historia jest niewiarygodnie banalna. No, w pewnym sensie też nawiązuje do takich historii miłosnych, tragicznych Hollywood, które są już tak ograne, że no już nam się kojarzą z kiczem, i aż można się zaskoczyć, że naprawdę reżyser poszedł w tą stronę. Oczywiście to nie byłoby nic złego, jakby potrafił coś z tym zrobić, ale jak się okazało, to był gwóźdź do trumny tego mhm. filmu, że się zdecydował na takie rozwiązanie. No i moim zdaniem, największym jednak tego. Filmu problemem jest y, niepogłębiona postać Adama Drivera, ponieważ. No, no on ciągnie teoretycznie ten film. Tak, to zdecydowanie ten film, jest na jego barkach, a ja już, y, no, w tej drugiej połowie filmu miałam go serdecznie dość. Jakby, no. Nie obchodził mnie, nie współczułam mu. Jakby no zrobił co zrobił, później zrobił jeszcze kolejną ohydną rzecz, a później prosi o nas przebaczenie. o przebaczenie o to, czy on jeszcze będzie godny kochania. No świetna piosenka. Nie, idź do domu. Tak, dokładnie, świetna to była piosenka. Jedna z najlepszych, też jak on jest w klubie. Ale, no, sama treść tej piosenki, nie, nie koleś, w ogóle idź sobie z no, co ty stąd. nas prosisz? Nie mamy, nie, ja cię nie znam tak dobrze, dlaczego <noise> mnie prosisz o przebaczenie? Idź prosić tych, co cię znają. Dokładnie, no. Albo później scena w sądzie. No, po raz kolejny mi się wydawała jednak trochę absurdalna, biorąc pod uwagę to, co się wcześniej wydarzyło. Więc no, można się zastanawiać, czy po prostu Adam Driver tym razem nie dał z siebie wszystkiego. Nie dowiózł. <laughs> nie dowiózł. Czy jednak to była wina scenariusza i reżysera? Że... Ale to była wina scenariusza nie, nie, i reżysera, przepraszam, nie, nie. bo Adam Driver naprawdę daje tu z siebie tak. wszystko yy, i. Do samej gry Adama Drivera mhm. wydaje mi się, że, że nie mam żadnych ale. To, że ma się dość tej postaci jest winą tego, że jest ona niedopracowana. A poza tym to jest też paradoks tego typu filmów, że z jednej strony chcą opowiadać o toksycznej męskości, a z drugiej strony są zapatrzeni i wpatrzeni w tego mężczyznę. A Marion Cotillard, która jest przewspaniała, ale jest tak protekcjonalnie potraktowana, gdzieś tam powierzchownie nam przemyka, w zasadzie w tle. No, aż... Jest piosenka jej przeszłości, ale jest też taka, jakby miała jej nie być. No, to bardzo smutne, że ostatecznie ona została sprowadzona do, do bardzo e, powierzchownej roli i jej to już w ogóle nie ma w tym filmie, pod względem takim psychologicznym. Mam wrażenie, że ten film nie jest zapetrzony w tego mężczyznę, nawet jeżeli go krytykuje, ale ten film ma to do siebie, że po prostu twórca jest zapatrzony w siebie. Tak mi się wydaje jednak, że stąd się bierze to pewnego rodzaju odsunięcie jakiejkolwiek innej postaci na bok i swego rodzaju próba obrony. Czegoś, co jest nie do obrony, albo przynajmniej nie do obrony przy tych faktach i tej psychologii, jaką mamy. Tutaj mam bardzo głębokie skojarzenie z filmem Abla Ferrari Tomasso. I niektórzy mm. mogą powiedzieć, fajnie, fajnie, bo to dobry film mm. był i rzeczywiście wiele osób się ten film podobał. Nam się strasznie nie podobał Tomasso. To jest, i znowu Willem Dafoe, wspaniały aktor, mm. ale też miałem ochotę już zwymiotować tak. na niego, jak patrzyłem na ekran w tym filmie, ponieważ to jest typ kina przeraźliwie kabotyńskiego, mm. które Udaje swego rodzaju spowiedź, zakłada worek pokutny. O jaki ja jestem straszny mężczyzna, o jakie ja robię okropne rzeczy, a zarazem odwrócisz tylko wzrok, a jestem piękny, wspaniały, koniec końców. A wiecie dlaczego tak jestem taki wspaniały, bo się przyznaje, że grzeszę. No i tak. i czuje się ten fałsz, i ostatecznie, co prawda, w Anet nie jest to aż tak, tak. wyraźnie widoczne, ale gdzieś tam jakby mm -hmm. troszeczkę obecne jest. Tak, no posypujesz głowę popiołem, żeby cię pogłaskali. No. Tak, żebyś był kochany no. za to, że posypujesz głowę popiołem. Tak, to masa jest tragiczne, więc jak jesteście zainteresowani tego typu kinem, to polecamy no, ale, bardzo. No, ale ten film z drugiej strony wiem, że się podobał. Co by nie było... Anet nie jest tak nie, zła. Nie nie, 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 nie. Poza tym ma kilka fantastycznych scen, które zapadają w pamięć, które można sobie później odtwarzać. Na przykład Simon Helberg tutaj lśni wielką mhm. gwiazdą. Jest to postać drugoplanowa, która być może z tej całej trójki, <noise> czy czwórki jest anet jeszcze. Anet. Ma szansę na przykład na nominację do Oscara za rolę drugiego. Ja od razu pomyślałem właśnie o tak. tym, bo to jest taka mała rulka, ale bardzo dosadna, świetnie. Ma w... jedną wspaniałą tak. scenę, jest kręcona w jednym ujęciu i, i no doskonale sobie w niej radzi. No, no, no to jest jedna z tych najlepszych scen tego filmu. W życiu bym nie pomyślał, że Howard no, ja. Wolowitz z Big Bang Theory zrobi największą karierę z całej czwórki. A jednak to jest aktor, który dobrze się mógłby czuć w tego rodzaju projektach jak Anet. Trochę tutaj powtarza rolę z boskiej Florence, mm -hmm. ale już właśnie na trochę poważnie, trochę kiczowato, trochę groteskowo. Ale no właśnie doskonale się sprawdza tak, w tej tak, formule, tak. no bo potrafi być zabawny, groteskowy, ale ma też talent dramatyczny i, i no to jest kwintesencja tego filmu, co chciał uzyskać, że. Każdy aktor, każda scena powinna być właśnie taka jak yy, Howard. Simon Helbert. A nie jest, niestety. Od pewnego momentu tym bardziej nie jest. Problem z postacią drygenta i akompaniatora yy, naszej wielkiej operowej artystki jest taki, że jednak scenariuszowo wydaje się kompletnie zbędna, że jest doklejona do tego, żeby zrobić jeszcze coś, co jest. żeby ten film dłużej trwał. Tak, i coś, co jest bardziej dramatyczne. I też się zastanawiam, że to nie jest strony... operowa zagrywka trochę, ale. Ale no... zobacz, po raz kolejny tutaj właśnie zamiast dać Marion Cotillard, dodajemy mhm. mężczyznę, który ma być tą pamięcią o Marion Cotillard. Tak, no. i zamiast rozwinąć wątek z nimi związany, to jest tylko fragment, mhm. jestem aktywny akompaniatorem N, jestem akompaniatorem N i to wszystko się do tego sprowadza. Yy, więc właśnie tam, gdzie można byłoby troszkę uciąć z tego filmu, można byłoby przełożyć w zupełnie inne miejsca i być może by się go dużo lepiej oglądało i skupić byłby pełniejszy. Skupić się bardziej na tej kobiecej postaci, przez co może cały wydźwięk tego musicalu byłby głębszy i bardziej by trafił emocjonalnie. Do mnie przynajmniej. Do mnie też, ale ja miałem alarm w zasadzie w pierwszej scenie, znaczy, no nie pierwszej, pierwszej scenie, która jest już wewnątrz tej opowieści, bo mm -hmm. najpierw mamy wejście do tej historii. No to mamy stand-up naszego bohatera mm -hmm. i przebitki na operę, w której gra bohaterka Kotiliar. Później mamy niby odwrotnie, niby mamy mm -hmm. operę. I stand-up, ale tego jest dużo mniej. Dużo tak, mniej tak. się na tym skupiamy, dużo mniej to zajmuje y, umysł y, twórcy realizacyjnie i, i scenariuszowo. Tak, tak, w ogóle nie był zainteresowany tą postacią. Ona, postać Marion Cotillard miała być symbolem wielkiej miłości tragicznie straconej. I, I wtedy miałem małą lampkę alarmową na samym początku, chociaż to mi się wtedy bardzo podobało, ale pomyślałem sobie, no jednak Pokazujemy teoretycznie, że jest to historia równomiernie dwóch osób, mhm. a to dlaczego skupiamy się na jednej osobie? Nie podoba mi się mhm. to, nie chcę tak, no a później się już całkowicie skupiliśmy na jednej osobie. No, i chyba nie z pożytkiem dla tego filmu. Mam nadzieję, że się nie denerwujecie, że co by nie było, zdradzamy elementy fabuły, ale ona jest tak cieniutka, że no jakby tak naprawdę. Kilku elementów fabuły nie zdradziliśmy. Tak, a z drugiej strony tak naprawdę nie chodzi. O fabułę. W tym musicale o fabułę, no i w to, pewnym sensie chodzi? jakość tej fabuły to potwierdza, że to nie chodzi o fabułę. Chodzi o formę tak naprawdę. Właśnie o to igranie groteskowej formy z tragiczną formą, e, z nawiązywaniem do innych dzieł kulturowych no mamy tutaj kilka fajerwerków i czasem się sprawdzają i robią wrażenie i czasem mamy elementy horrorowe e, czasem mamy dosłownie special Boburnama, ponieważ Adam Driver trochę gra taką postać, właśnie to co robi Bob o ile nie gra w filmach albo nie reżyseruje to właśnie mniej więcej robi coś takiego Czy zaraz okaże, że Bob Burnham to zły człowiek Oj. I No właśnie to jest ciekawe, ponieważ on zrobił ostatni Special Insight, który jest tym prawdziwym odkryciem się moim zdaniem. Mhm. On tam naprawdę. Pokazał siebie, pokazał swoje problemy, co go martwi, czego się boi, co go denerwuje. On się odkrył. No właśnie, może powinni Abel Ferrara i Leo Carax zobaczyć ten specjal, prawie że film można byłoby powiedzieć, który nam zaserwował Bobernam i dowiedzieć się, jak to jest być naprawdę szczerym. Mhm. Odkrytym. Tak, nie udawać. To może teraz coś więcej jeszcze o muzyce? Nie? nie? Już bym chciał skończyć. <ściał> Ale tutaj warto powiedzieć, że jak sobie odpaliłam już po obejrzeniu filmu na Spotify same piosenki, które są już dostępne, właśnie zaaranżowane, napisane przez braci Sparks, no to znacznie mi się to bardziej podobało. Ale bracia to nie są Sparks. Sparks to są oni po prostu, a bracia są Mel. Dobra. Taki jest tytuł dokumentu, już tego będę Bracia Sparks? Tak. A to przepraszam, no, to chyba, pisz. że tak. No i śmiesznie, ponieważ muzyka trwa 2,5 godziny, a tych piosenek ostatecznie wyszło na pół godziny, takich samych piosenek. No, piosenek. bo sobie, ile jest recytaty w tak? tym filmie. Dużo. <laughs> Nie, tak, no, tego soundtracku słucha się bardzo fajnie i on jest trochę taki, jak ten film, też korzysta z bardzo wielu konwencji. No, tak jak wspomniałem o tym Filipie Glasie, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej i każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie pod względem tych konwencji, mhm. i tych piosenek, także to, to, to jest bardzo muzyczny to jest bardzo fajna sprawa. Tak, to mamy... Może to będzie nominowane do Oscara, jakaś pioseneczka. Tak, zamiast. myślę, że zdecydowanie, no bo to jest tutaj, mamy naręcze świeżych, oryginalnych piosenek i so bardzo dobrych. Dance, na przykład. Tak, dokładnie, ta piosenka otwierająca, która moim zdaniem nawiązuje do Queenów, poza tym mamy arię operową. Bardzo fajna arię operową, mamy też super kiczowatą, miłosną piosenkę, która tak. jest sama z założenia taka ma być We Love Each Each so much. Dokładnie. Tak, jest tu sporo kandydatów do tego, żeby powalczyć o Oscara za najlepszą piosenkę, i może to jest najlepsza droga dla tego filmu, i nie zostanie z tego zapamiętany. Dokładnie, i w ogóle sobie pomyślałam, że, że możliwe, że jednak ten musical by się lepiej e, sprawdził scenicznie, po prostu. Bo tu jest jednak sporo takich elementów scenicznych, że nawet się zastanawiałam, czy to jednak nie było wzięte z Broadwayu. No chociażby sam ten pomysł kukiełki w roli dziecka, co z jednej strony jest bardzo mądrym komentarzem na temat wykorzystywania dzieci w przemyśle filmowym. No i tutaj w pewnym sensie mamy taką dobitną deklarację, że my tego robić nie będziemy. My wykorzystamy kukiełka, nie będziemy męczyć dziecko, chociaż pod koniec też jest to przełamane. Tak. Dla łez. Dla łez, zdecydowanie. No niemniej moim zdaniem ten aspekt muzyczny to jest zdecydowanie największa wartość tego filmu i, i warto sobie przesłuchać soundtrack na Spotify chociażby, ale myślę, że ostatecznie też warto pójść na ten film do kina, bo to jest coś jedynego w swoim rodzaju. No takie filmy pojawiają się rzadko. Ale to jest film z tego rodzaju, jak jest ten słynny obrazek konia rysowanego najpierw pięknie, z pełnymi detalami, a później taki, a wyrysowany ryj, ryj, ołówkiem. Tak, poza tym warto pamiętać o tym, że jeżeli coś jest inne, oryginalne, to od razu nie znaczy, że jest dobre. O, to, to, to. Bo to też oczywiście nie jest prawda. No ale świeżość też jest jakąś wartością. A tu jest kilka elementów bardzo świeżych, ciekawych. Mam suchara. No. Świeżość jest bardzo ważna, szczególnie w lodówce. No, nie rozumiem, nie jest. no że rzeczy świeże powinny być w lodówce. To jest wartość. No, tak. No, no to jest śmieszne. Dobrze, widzisz. I w ten sposób powinniśmy skończyć tą recenzję. Nie wiem, czy coś zrozumieliście z tej recenzji. Zrozumieliście bo... wszystko. Ja no może tak, ale teraz są pokazy przedpremierowe i jak macie ma szansę, nie, nie ma już, nie. we wtorek był i to już Tak, 20 sierpnia teraz. No, to no Ale było w 150 chodzi. miastach, także wszyscy ktoś, widzieliście. Ktoś może zobaczył, dokładnie. A jeżeli nie zobaczyliście, no to za półtora miesiąca. Zobaczycie. Super. Przypomnimy wam, że była taka recenzja. Przypomnimy wam. Jak nam przypomniecie, że mamy wam przypomnieć. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.